Nazywam się Aleksandra Szewczuk. W 2008 roku skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku na Wydziale Malarstwa u profesora Jerzego Ostrogórskiego. Aneks był u Jadwigi Okrasy z ilustracji dziecięcej. I jest to w tej chwili moja pierwsza, druga wystawa w przeciągu 2 lat. Rok temu odbyła się w Sztuce Wyboru we Wrzeszczu. W tym roku tutaj mieścimy się w tej chwili w galerii KIT w Sopocie na zaproszenie Joanny Rusinek i Filipa Kalkowskiego, również malarzy. Prace tutaj przedstawione, które pokazuję, są moimi najnowszymi pracami. Powrotem do koloru. To się zaczęło 3 lata temu, kiedy zaczęłam pracować na tkaninie. I maluję akrylami, co się rzadko zdarza ostatnio. Pracuję z kolorem, intensywnie z kolorem, bardzo lubię kolor. A taką małą ciekawostką jest to, że nie gruntuję płótna, czyli poddaję się eksperymentom. Patrzę, doświadczam tego, co wyniknie z malowania na żywym płótnie. Inspiruje mnie malarstwo amerykańskie, głównie kobiety, które malowały w Stanach Zjednoczonych od początku XX wieku. Natomiast taką największą moją górą w tej chwili jest Helen Frankenthaler. Zmarła w 2011 roku, malarka współczesna, która również zapoczątkowała malowanie abstrakcji, technologiczne rozwijanie, właśnie przejście z farb olejnych na akryle. Miała w tym bardzo duże doświadczenie, bo pracowała przez wiele lat z tym tematem, a ja, zainspirowana tymi obrazami, które niezwykle na mnie działają, poszłam chyba też tą drogą. Tworzę obrazy na niezagruntowanym płótnie. Jest to żywy materiał i teraz na ten materiał nakładam farby. Łączę kolory, poddaję się temu procesowi łączenia tych kolorów i zajęło mi sporo czasu, przyznam szczerze, na jakby osiągnięcie własnej technologii, w jaki sposób malować. I rzadko kiedy, przyznam szczerze, używam pędzla. Maluję przeróżnymi narzędziami, ale rzadko kiedy jest to już pędzel. I efekty stąd jakby są czasami niespodziewane, bo łączę świadome z nieświadomym. Gdzieś uda się jakiś ważny przypadek. Ja go wtedy biorę, doceniam, wykorzystuję dalej i w pewnym momencie kończę malowanie. To też malowanie, jakby cały ten proces doświadczania tego zaczął się skracać ten czas w pewnym momencie, bo doszłam do pewnej wprawy, że zdarza się, że męczę jakiś obraz. Akurat właśnie nie pojawił się ten obraz tutaj na tej wystawie, który jeszcze nie jest skończony. Ja go sobie na razie odstawiłam. Natomiast jest taki moment, kiedy wiem, że to już jest koniec, to już jest to, co chciałam osiągnąć i zatrzymuję to i wtedy ten obraz schnie.